Co by się stało, jakby G-Man zaatakował Tytanów, a nie uciekł w 69 odcinku? Zobaczymy, zapraszam, zostawcie lajka, łapeczkę, będzie mi bardzo miło, jestem ciekaw, co tu się wydarzy. Patrzcie, tu już walczą i to jest cały odcinek. Jakby tak się zastanowić, to by mieli przerąbane, tak szczerze mówiąc, Tytani, nie? No bo wiecie, no jak się okazuje potem, G-Man jest mega mocny. Oczywiście wytrzymywał bardzo 3 na 1 długo, nawet tam uszkodził bardzo wiele tytanów czy tytanę kamerę, głośnika. Natomiast wiadomo, że mu sekretny agent w jakiś sposób pomagał, więc to jest ten minus. Natomiast widzicie, jakby on się włączył i był jeszcze tytan naukowiec, to tu by było naprawdę różnie, nie? Trzeba przyznać. Ciekawa interpretacja w ogóle, nie? W ogóle, jeżeli mam do was prośbę, słuchajcie, zamierzam tu na tym kanale jechać z koksem robloxowym, że tak powiem, więc dawajcie gry, jakie mógłbym sobie ograć na Robloxie, będziemy wszystkie sprawdzać, także jedziemy z tym jak mało kto, jak dzik w sosnę przywalimy. No, G tutaj obrywa. Walka jak, nie wiem, ty, epicka walka. Jazda, jazda, panie gwiazda. Ale G-Man się nie podda, patrzcie, tytan się... No i wiecie, co by było jeszcze ciekawe? No bo mieliby o wiele większe szanse, moim zdaniem, jakby G-Man nie... Chociaż moim zdaniem, wiecie, bo tutaj jest bardzo dużo Skibidi Toilet zostało, więc oni by mieli większe szanse Skibidi Toilet walcząc wszyscy na raz, niż żeby G-Man uciekł. No ale G-Man uciekł, nie? Wydaje się, że oni spodziewali się tego, że pojawią się Astro Toalety. Dlatego G-Man zostawił naukowca, który kupił trochę czasu z tytanami i G-Man musiał uciec z tym projektem, nie? To chyba był tak, to było specjalnie wszystko zrobione. Bo jakby zaczęli tu walczyć, to myślę, że to by było wyrównane. Wyrównany pojedynek. No ale wtedy by się pojawili, Astro pojawiły i zmiotłyby wszystkich. A tak to G-Man uciekł z tymi dodatkowymi rzeczami i przez to jakby Astro ich nie złapali, nie? I to chyba jest taki główny powód tego, nie? To jest POV, kamera... Co jest? A to jest... Aha, to jest dalsza część, czy co? A, ci tutaj walczą dalej, nie? O kurde, ty, ale... rakietę walną. Ile w ogóle ten film ma wyświetleń? 5000, no myślę, że będzie miał więcej, nie? Wow! Okej. That was pretty great. Nie? To było naprawdę dobre. Po angielsku, wiecie co, czasami mi się myli, bo jak nagrywam po angielsku na swój angielski kanał, to potem tutaj czasem mówię po angielsku. Nieźle, nie? O, DJ się pojawił. Tak jak mówię, no, tytani by mieli o wiele gorzej, jakby tutaj walczył z G-Manem. Jezu, co... Co jest, ty? Co to było? Ty, czy czasem Tytan TV-Man nie jest za duży? W tej wersji? Tu się coś chyba zepsuło. No i właśnie tak by ta walka wyglądała, że byłoby tu bardzo dużo tych innych Skibidi Toilet, przez co by odciągali uwagę, nie?
Co to było? Jakie kombinacje ataku te? Jezi Disco. Ale tu by był jeszcze Michael, by... chociaż nie, w tej fazie Michaela nie było. Ale były, na przykład powinny się tu pojawić te klony Jimena, nie? Też. No tu się grubo dzieje, widzę. No ale też ten G-Man nie wygląda na ulepszonego, dziwne, nie? Walka na całego. A ty, patrzcie, to jest klon, to nie jest prawdziwy G-Man. Z tego co widać, to nie jest prawdziwy G-Man. Okej, ciekawa interpretacja, powiem wam. Co jest? Co tu się dzieje? Zbierają te wszystkie części kamery? Co jest? Jaka muzyka tu z tego? Żebym praw autorskich nie dostał, nie? Patrzcie, jak go rozbierają. No i to by było ciekawe, jakby kamery od razu to zbierały wszystkie części i tam opracowywały technologię. No wiecie co? G-Squad Jumps Titan, tylko że tu nie było G-Squadu dokładnie, nie było mutantów takich, chyba przynajmniej ja nie widziałem. Natomiast odcinek całkiem fajny. Ktoś, no napracowała się ta osoba, oczywiście tu lajeczek leci. Ten Samato. Tylko tak jak mówię, no ta walka byłaby prawdopodobnie wyrównana, nawet z przewagą na Skibidi Toilet, tylko że to by mogli wykorzystać Astro Toalety, mogły. Jak wiemy, UFO tu był i obserwował tę całą walkę. Więc on tylko czekał na sygnał, aż się wykończą i wtedy by pyk, przyleciał Juggernaut i ten drugi Astro, no i by było przerąbane, nie? Więc wiecie, no fajna interpretacja, podoba mi się animacja. Będzie oczywiście więcej, no pragnę tutaj na tym kanale w ogóle, słuchajcie, robić bardzo dużo gierek robloxowych różnego rodzaju. Także myślę, że dla każdego coś miłego, lecimy z tym koksem. Teraz będzie, słuchajcie, no macie szkołę, ale czy tam część osób liceum i tak dalej. Studia jeszcze nie, pewnie. Chociaż nie wiem, czy ktoś, studenci jacyś mnie oglądają. Jak tak, to pozdrawiam.